Rozdział siódmy. Filonek bez ogonek jedzie pociągiem. Przyszła nareszcie sobota i cała rodzinka wyjechała na wakacje. Filonkowi nie bardzo się podobało na dworcu kolejowym. Był tam zgiełki i hałas, a długie wielkie pociągi przyjeżdżały i odjeżdżały, wyglądając bardzo strasznie. A najgorsze z wszystkiego było chyba ogłoszenie, które Filonek zobaczył w jednym z pociągów. Wisiało ono w oknie jakiegoś przedziału, a napisane w nim było dla podróżnych z psami. Co za niezwykła bzdura, oburzył się Filonek w duchu. Dlaczego to właściwie psy mają jeździć pociągiem? I czy to doprawdy nie przesada, urządzać dla nich osobne przedziały? No, bo nigdzie nie widać było tabliczki z napisem dla podróżnych z kotami. Tymczasem tatusiowi udało się znaleźć przyjemny przedział, gdzie przynajmniej nie było żadnego psa. I cała rodzinka rozlokowała się tam, a niedługo potem pociąg zaczął się toczyć. Zrazu wolno, a potem coraz szybciej i szybciej. Filonek siedział na stoliczku pod oknem i patrzył na druty telegraficzne, które przelatywały za oknami, wznosząc się i opadając i znów wznosząc się i opadając. Nie było w tym żadnego porządku. Gdy jakiś drut w pewnej chwili był na górze, to po sekundzie nagle znajdował się na samym dole. I Filonka na dobre rozbolała głowa, gdy próbował iść oczyma za tymi drutami. Czy mogę prosić Państwa o bilety? W drzwiach stanął konduktor. I tatuś wyjął z kieszonki od kamizelki cały plik biletów, które konduktor przecinał małymi obcążkami. A kotek nie ma biletu? Spytał potem konduktor i filonek pomyślał. Teraz na pewno wyrzuci mnie z pociągu. Ale konduktor roześmiał się hucznym śmiechem i poszedł dalej. Na pewno więc tylko sobie zażartował. Pociąg jechał przez wiele godzin. Filonek poczuł się po jakimś czasie dość zmęczony i ułożył się do snu na kolanach u Birgitty. Nagle jednak ocknął się na jakiś dziwny dźwięk. Otworzył zaspane oczka i zobaczył, że od przedziału do przedziału idzie chłopak w białej marynarce, uderza w maleńki gong i woła — Pirsza tura obiadowa, pirsza tura obiadowa. Pisznie? Pomyślał filonek. Och, jaki mam petyt na kawałek śledzia i miseczkę świeżego mleczka. No cóż, pójdziemy chyba coś zjeść do wagonu restauracyjnego, powiedział tatuś, podnosząc się z ławki. Filonek bez ogonek podniósł się także. Ach, tak, to i ty też się z nami wybierasz. – zaśmiał się tatuś. – No, no, mój mały, myślę, że jednak będzie najlepiej, jak poleżysz w swoim koszyczku, gdy my tymczasem pójdziemy na obiad. A dla wszelkiej pewności nakryjemy cię tą przykrywką. – Jeśli tak, to ja zostaję z filonkiem – oświadczyła Birgitta. – Ciekawam, co by tatuś powiedział, gdyby go chciano wsadzić do koszyka z pokrywką. – To musiałby chyba być dosyć spory kosz na bieliznę – Odparł żartobliwie tatuś. A to ładnie, że jesteś dobra dla kotka, córuchno. Wracając, zabierzemy z sobą trochę jedzenia dla ciebie i filonka. I możecie być pewni, że Birgitta i Filonek mieli później prawdziwą ucztę w przedziale. Filonek dostał kotlet schabowy, który ogryzał dopóki przy kostce było jeszcze coś do ogryzienia, a nawet jeszcze i trochę dłużej.